A kid. A kid. Upon them all. Lecimy dalej z Elden Ring, proszę Państwa. Na początek jestem tutaj przy okrągłym stole, ponieważ można tutaj kupić zbroję Maleni. Ostatni odcinek był naprawdę bardzo, bardzo ważny. No i tutaj możemy sobie spokojnie już kupić ten cały secik. Myślę, że żeby Wam go pokazać, to można sobie go tutaj zakupić. Ale jeszcze taka ciekawostka na start, ponieważ mówiłem, że kiedyś wykorzystam te runy. No i teraz już Malenia ubita, nie wiem czy jakikolwiek boss będzie mocniejszy. Sprawdzimy sobie na przykład ile tutaj run władcy będzie miał tych duszyczek. 50 tysięcy! 50 tysięcy! Patrzcie to! 50! Okej, to za to sobie kupimy. Za to sobie kupimy, tak. Uskrzydlony hełm. Pokażę wam po prostu jak wygląda. Tu mamy jeszcze królewskiego rycerza, weterana, no to oczywiście mamy. A, tu można szata tego pana krwi też kupić. Zbroja Maleni. Rękawice Maleni. Królewskiego rycerza. I tu mnie jeszcze nie stać, tak? Dobra, to wiecie co? To ten run władcy tyle, a na przykład run Numena. Zobaczymy ile. 12500. No, fajnie, fajnie. I teraz zobaczmy. Nagolenniki Maleni. Dobra, super. Oczywiście nie będę w tej zbroi chodził, bo to bardziej damska wersja, natomiast zobaczymy jak wygląda, nie? Zobaczymy jak tutaj wygląda to wszystko. Ten hełm jest tak ikoniczny. Jest tak ikoniczna zbroja i postać. Dobra, mamy Malenię. Rękawice. Nagolenniki. Tak wygląda. Tak wygląda chłop, co się przebrał za babę. Tak wygląda. Tu jakieś takie nogi. Super, nie? Możemy jeden taki zrobić trollerski, natomiast jest jeszcze jedna fajna rzecz. Bo można zmienić ubiór. Można zmienić ubiór i tutaj patrząc można sobie zrobić taką wersję no troszkę inną. Przerobioną za 500. Kurczę, nie wiem, nie? Bo to jest raz można już tak zrobić i koniec. Nie wiem, czy to nie będzie bardziej męska wersja. No dobra, zrobimy to na koniec. Pochodzimy w tym odcinku w ten sposób. Będzie śmiesznie. I teraz tutaj odkryłem sobie już wszystkie punkty, dosłownie wszystkie. Już nic więcej tutaj nie będzie. Więc mamy kilka tych po prostu grobowców. Natomiast jeszcze pójdziemy tutaj, myślę, od tych korzeni. Ogarnąć troszkę tą krainę. Ogarnąć tą krainę. A porobimy sobie właśnie w tej zbroi Maleni. Ewentualnie później ją troszkę zmienię, nie? Troszkę zmienię. Dobra, czyli tu mieliśmy taką windę z tamtej strony. I tam był ten awatarek, nie? Też jeszcze oczywiście wrócę do questa z łajnożercą. Patrzcie jak chłop wygląda w tym. Z brodą. Natomiast ogólnie secik jest przepiękny, nie? Secik jest super. Naprawdę mega. O, mamy noc. Awatarku! A, tutaj jeszcze jest góra jakaś, tak? To by było na tyle. To by było na tyle. Dobra, wejdę sobie najpierw tutaj. Bo ten awatar to jest wariot. To jest totalny wariot. Z nim to nawet nie ma o czym rozmawiać. Bez towarzysza. I później sobie zejdziemy tam gdzieś na dół. Zobaczymy, co tam mają. I jeszcze ogólnie tą całą krainę zwiedzimy. Miecz rycerza Mikeli. Serio? O kurde. O kurde. Ale fajnie by było, jakbyśmy zmienili właśnie ten secik. I on by był taki jak właśnie Mikela, nie? Święte obrażenia. Miecz wykuty przez sługi Mikeli do świętego drzewa.
Patrzcie jak wygląda. Ale mega, nie? Tu są cuda jakieś. Tu są totalne cuda. Mega. No to tak, tu możemy sobie przejść. Tam też jeszcze będą fajne rzeczy, to spokojnie. Natomiast zejdę tutaj na dół. Tam możemy z innego ogniska. Zejdę tutaj na dół i spróbuję skoczyć, nie? Ja tutaj nie wiem, czy się uda, ale spróbujemy, dobra. Tam jest awatarek, poszedł sobie. Run Numena, czyli 12 12,5 tysiąca. Szkoda, że tu nie mogę przyzwać pomocnika, bo ten awatar jest piekielny. O, dzień dobry, krysztalniku. Dzień dobry, krysztalniku. Chyba już cię boli trochę, co? Oj, boli. Kurde, fajnie się rozbijają. Zgniły kryształowy kostur. Ponury kamień kowalski 9. O, nie liche. Nie liche to jest. Teraz tak, można jeszcze sobie przejść tu, ale tam chyba byliśmy kiedyś, nie? Tam z dołu. Natomiast czego strzeże ten awatar? Oto jest pytanie. Oto jest pytanie, bo z nim to raczej wygrać się nie da, po prostu go ominę. Jest taki zbój. I z tego co wiem, tutaj jeszcze będą... Okej, czyli on ma tutaj jakiś run. To będzie po prostu jakiś run. Ponury! Nie wierzę! Po prostu nie wierzę. Dobra. On nas robi tutaj na dwa hity. Obojętnie. Ale jazda. A gdybyśmy chcieli stąd zejść, to nie ma opcji, tak? Czyli tam będę musiał w bok przejść. Mamy kolejny kamień. Na plus 10 do broni. Nawet nie wiem, której teraz. Bo te dwie katany raczej zostaną. Mam cały zestaw. Od jedynki do dziesiątki na jedną broń. Zdecydowanie, ale musiałbym grać już w jednej ręce z tą bronią. Dobra, przeskoczyliśmy. A, to byliście wy. Dobra, to wiem gdzie jestem. Wiem gdzie jestem, natomiast tutaj jeszcze od tego początku też były jakieś rzeczy do ogarnięcia. Ja cię kręcę, oni... Oni są nienormalni tu. Bo był jeszcze taki jeden skok tutaj, ale... No to chyba nie tu. Tak, tutaj, nie? Tutaj? Też nie jestem pewny. Ewentualnie tu. Dobra, to chyba tu. Tak, na drugą stronę. Dobra, i tu mnie nigdy nie było. Tak, tu mnie nigdy nie było. Wezmę sobie te piguły, kurde. Ja już walczyłem z Malenią. No tak, tu mnie nigdy nie było jeszcze. No co ty jesteś? Żartowniś? Ale te ataki z wyskoku spoko, nie? Jednak. Jednak są spoko. Troszkę można się naciąć. Miecz
Okej, czystej zgnilizny. Można się naciąć jeszcze na jakiś taki kontratak w powietrzu, ale ogólnie spoko. Rycerz czystej zgnilizny. Do pomocy. Do pomocy, proszę państwa. Teraz nie wiem, czy tutaj... Czy bardziej tutaj do góry? Jeszcze można tutaj na dół też, nie? Też tutaj nas nie było. Kurde, mam trochę ścieżek. Tu raczej nie doskoczę. No to ewentualnie teraz góra. Góra jest do sprawdzenia. No, tu jest jakaś skrzynka. A nie mam trójeczek, ale trójeczki to mogę sobie kupić. Masakra. Dwie bronie na plus 10. Specjalne, nie? Dobra, tu jeszcze coś mamy. Klątwa siewu! Klątwa siewu to jest do... łajnożercy. Super. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czyli tutaj warto przyjść. Ekstra. Ekstra. Klątwa siewu. No to tutaj, warto tutaj w tym miejscu, gdzieś od tego ogniska może nawet pierwszego, nie? Dobra, zejdziemy sobie tu. Co wy robicie, chłopaki? Nie wiem, czy tu wszędzie byłem? Tam jeszcze mamy jakąś drapkę. No tu wszędzie byłem, nie? Dobra, tu już byłem. To jeszcze ja się wrócę, zobaczymy, czy jeszcze jakaś tutaj lokacja mini będzie. No jeszcze zobaczmy tutaj. Tu jeszcze mnie nie było, nie? Kurde, zagmatwane jak stolica. Dobra, jest jakiś przedmiocik, kolejny. No znowu klątwa siewu! What the hell? No to już kolejna do tego... łajnożercy. Kurde, to może łajnożerce zrobimy, co? W tym odcinku. Dobra, idę na dół. Wezmę sobie jeszcze to. Dobra, dziewiąteczka. To już może być rip, ale... No, jesteśmy gdzieś na dole jeszcze. Jesteśmy po prostu na dole tej lokacji, fajne. Krew bestii. Oj, oj, oj. Dobra, jeszcze tutaj przyjdę. Jeszcze tutaj przyjdę, spróbuję. Bo fajne przedmioty są. Dobra, wracamy. Wezmę sobie towarzysza. Gdyby coś się działo. Jest bestia. A, on też jest taką... taką malenią, to jest dobre. Malenia do pomocy to super. Upiorna konwalia 9. Teraz tak, no. Tu raczej nie będę wchodził. O nie, znowu. Ale przedmioty tutaj cenne. Motyl. Upior na 9, też spoko. Kurde, tutaj nie dam. Złoty run. No nie, nie mogę dać, bo mam tylko jeden.
A jak będę potrzebował do jakiejś krainy, to kiepsko, nie? W ogóle nie wiem, czy nie oddałem właśnie jednego. Klucze. Mam jeszcze jeden, dobra, jeden musi być, bo niekiedy będzie trzeba wejść do jakiegoś bossa albo coś, to by było bez sensu. Dobra, czyli tutaj mamy w ogóle dwie te kolejne łajna, nie? Nie wiem, jak to tam się nazywało, ale dwa łajna. Ja wiem, gdzie muszę teraz spotkać tego majstra w ogóle, tego łajnożercę. Jego gdzieś spotkamy tutaj na jeziorze. Tak, gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj go spotkamy, więc tam może pójdziemy, co? Tutaj już ogarnę sobie tą całą krainę i tam może pójdziemy do niego. Za glut. Straszne to jest. Straszny jest ten potwór. O kurde. Run władcy. 50 koła, nie? 50 koła. Jak chcecie sobie levele wbijać? Ja chyba zaraz zacznę wbijać te levele. Co tam się będę szczypał? Coś tam sobie może jakiś jeden zostawię na jakiś set albo coś. Co to będzie się kisić, nie? Oczywiście. Dobra, fajnie. I tu mamy upiorną konwalię 9. No i tu na razie tyle, jeszcze można wejść do góry. Po 700 bije ten mimik. Można sobie wejść do góry, o kurde. Strzała. Chłopie, naprawdę? Naprawdę to zrobiłeś? A, tu jeszcze jesteście. Może mnie tu nie było? Co to jest za gałąź? Balista. Dobra, kamień kowalski i tu jeszcze coś super może być na środku. Prochy. No patrzcie, jak pięknie. Tu jest super ogarnięte. Teraz tak. 90 koła mamy. Ciężko mi się z wami walczy. Dobra, jest fajnie i chyba tyle, co? Tam żeśmy ogarnęli, tam jest jeszcze jakiś przedmiot, ale... Dobra, zostawimy już to sobie. Czyli tutaj mamy. Jeśli coś zostało, dajcie znaka, dajcie znaka. Ja teraz pójdę do tego łajnożercy. I tu się widzimy. Zobaczymy, co tam dalej z tym łajnożercą. Ale ogólnie super. Możemy na koniec jeszcze zrobić taki festiwal tych wszystkich run. To też będzie super. Dobra, jest! Łajnożerca dokonuje najazdu. Jest łajnożerca. Siemano. Widzę cię. Dobra, niestety mamy oczywiście pomocnika w postaci kraba. Dobrze, dobrze, łajnożerco. Muszę nie być taki pewny.
Łajnożerca nie żyje. I co teraz? I co teraz? Dobra, oczywiście się dowiem co teraz. Ale chyba go trzeba odwiedzić albo u nas, albo w tym więzieniu co był, nie? Gdzieś będzie. Spoko, ja sprawdzę i zrobimy tego kościka do końca najwyżej. Bo tutaj te dwa łajna kolejne zdobyłem, więc spoko. Coś powinno się dziać. Wrócił, syn marnotrawny, wrócił, jest tutaj. There you are. You warded off my blessing, despite the curse stirring within you. No one has succeeded in that before. How? I thought. Then it hit me that you are, in fact, me. And I am the Dung Eater. It is my flesh that must receive the blessing. Give me your blessing. Defile my flesh with the seedbed curse. Again and again, until it is done. Until a cursed ring coalesces that may one day defile order itself. Countless I have killed, and countless I have defiled. And soon the fruits will be born. Hundreds will be reborn cursed. And they'll bear thousands of cursed children, who bear tens of thousands more. A few of those will be born just like me. And they'll kill and defile and bless in my stead. The rotten fools. My fate was the grandest, most brilliant of them all. My corporeal flesh lies in a sewer jail beneath the capital. Give it your blessing. Defile my flesh with the seedbed curse. Until a curse ring coalesces that may one day defile order itself. My corporeal, give it your blessing. Dobra, proszę państwa. Czyli musimy znaleźć te wszystkie części i wtedy mu je oddać. To ja jeszcze sprawdzę, gdzie będą te kolejne, bo tu mamy naprawdę ich sporo. Ja nie wiem, jedną mu chyba dałem już, nie? To jest ta klątwa siewu, to się nazywało. Kurczę, te kamory są świetne. A mamy cztery. Która wyrosła na ciele. Mamy cztery. To ja sprawdzę, czy to wszystko, czy może jeszcze jakaś jedna. Albo ileś. I tam się zobaczymy z tym majstrem, nie? Albo gdzieś tam na szukaniu. Dobra, wiecie co? Pamiętacie wulkaniczny dwór? Tutaj jest jeszcze jedno to łajno ukryte. Dokładnie gdzieś tutaj. Tu jest taka arena z tymi wężami. I tutaj musimy sobie dać klucz kamiennego. Dobra. Kupiłem sobie jeszcze od handlarza, żeby było więcej. Na jakieś inne akcje. Dobra. I tutaj jesteśmy w miarę gotowi to zrobić. Po tych kratkach więziennych trzeba. Dobra, fajnie. Pyk i pyk. Teraz nie wiem, czy już na dół nie zejdziemy. Spróbuję. Dobra, tu są ci padlinożercy. To chyba tam. Ale tu jeszcze coś mamy. Kurde, ale ten quest jest rzeźnicki. Popiół rycerski. Ktoś tu tupta. Dobra, po tysiaczku. To będzie gdzieś tutaj, w tamtą stronę właśnie. Sprawdzimy. Serio? Też przeciwko mnie? Dobra, jeszcze tutaj mamy kolegów. Chyba tyle. No i co? Klątwa siewu, jest. Klątwa siewu.
A co to w ogóle za przejście tutaj? Jakiś fajny. Jakiś fajny. Dobra, czyli mamy wszystkie klątwy siewu. I teraz wiecie co? Idę po prostu do tych katakumb tam poniżej naszej stolicy. Tam, co była taka rzeźnia z tym bossem Mogiem. Totalna masakra. Przecież tam to żeśmy ponad godzinę chyba szukali go. A, ale tu mamy jakiś skrócik w ogóle przy okazji. I jeszcze muszę sobie butelkę wrzucić. Jeszcze muszę sobie butelkę wrzucić. A, i to są te drzwi. Są te drzwi tutaj. No to fajny skrócik, nie? Fajny skrócik. Ciekawe, czy ktoś tutaj jest. Tu jest zamknięte. Czy ktoś tutaj jeszcze jest na dworze? Wszyscy sobie poszli. Dobra, to idę do tego łajnożercy i spróbujemy zadziałać. Dobra, i tu jest ten kolo, nie? Jest, już sobie siedzi teraz. Świat łajnożerców będzie, tak? Aha, weź run naprawczy. Run naprawy upadłej klątwy. Proszę państwa, mamy to. Proszę państwa, mamy to. Kolejne zakończenie odblokowane. To już jest czwarte, które mamy. Jeszcze będą dwa. Tyle wam powiem. Tyle wam powiem. To już myślę, że większość wie i tak z komentarzy. Natomiast jeszcze jedno będzie tu takie złe, to już zrobimy sobie totalnie na koniec. I jedno będzie też z questem. Natomiast tutaj jeszcze będę mógł chyba podejść jeszcze raz. To podejdę sobie jeszcze raz. Więc teraz mamy cztery. Mamy zwykłe, mamy te trzy sekretne. Jest fajnie. I te wszystkie będzie można później ogarnąć na końcówce. Natomiast jeszcze dwa do zrobienia. Jeszcze dwa do zrobienia. Może odblokujemy sobie to jedno takie bardzo złe, ale jeszcze tego nie będę robił, bo tak jak mówię, to najlepiej sobie pod koniec wszystko ogarnąć, ale to jedno właśnie to fatalne, takie najgorsze będzie związane z tą igłą, którą dostaliśmy od Maleni. Będzie można cofnąć tą rzecz, która nam się tam przytrafi, nie? Takie zawiłości, ale to normalne w Soulsach. Normalne. Więc jeśli ktoś by tam poszedł ewentualnie przez przypadek, to jeszcze będzie można to odczarować. Dobra, i co mamy? A, mamy cały secik. Mamy cały secik tego. To już chyba tyle, ale zawsze dwa razy przychodźcie w to miejsce. Patrzcie, jaki super. Super Malenia. A ten secik Maleni sobie zmienimy. No to tak, wiecie co? Bo tu co mamy? Katakumby. Taras. Zapomniane czeluści. Boski most. Tu jest sanktuarium. Komnata sypialna królowej. Katedra zapomnianych. A
tutaj co mamy? Komnata sypialna królowej. Bo ja muszę się dostać teraz za tego bossa, który był. A, to jest tutaj, dobra. Muszę się dostać za tego bossa, który tam był przy katakumbach, ale gdzie to było? Może tutaj? Dobra, zaraz się widzimy. Muszę znaleźć to ognicho. I tam będziemy mogli dalej iść. A nie, to są podziemia. Chociaż nie, podziemia porzuconych, dobra. Nie, to są katakumby. To są katakumby. To jest w ogóle zamknięte? Dziwna sprawa. Jak już zrobiliśmy bossa, to jest zamknięte. Dobra, to widzimy się tam za tym bossem, który był w podziemiach. Nie wiem, gdzie tu jest to ognicho, ale damy radę. Dobra, znalazłem. Mamy tutaj jednak ognicho, gdzie walczyliśmy. I tu dalej musimy po prostu iść. Dalej po prostu musimy iść, natomiast... A, tam jest jeszcze jedno ognicho. Ajajaj, no to tego... Tego sobie wcześniej nie odpalałem. Dobra, super. Katedra zapomnianych. No, i tu mamy przejście. I tu mamy przejście, o to chodziło właśnie. O to chodziło. O tym mówili nam w tych lokacjach z gigantami. O kurde. Tak. Tutaj tak jest. Tutaj tak po prostu jest. Tutaj tak kończymy. Właśnie tak się kończy ta impreza, którą chcemy rozpocząć. Nie za dobrze, nie? Nie za dobrze. No nie za dobrze. Złoty run. Dobra, będzie trzeba skikać dalej. Dobra, spokojnie, jest git. Duża kość. Kurde, oni tutaj mogą wstać też, nie? Kurde, ostro. Dobra, gdzie teraz? Tutaj widzę, że giną. No, trzeba by wejść bardziej tu. Dobra, fajnie. Gdzie dalej? Musimy się dostać tak bardziej na dół, nie? Dobra, jestem już troszkę niżej, ale powiem wam, że te skoki to jakiś hardcore. Dobra, tutaj. Teraz gdzie? Tutaj. Teraz nie wiadomo, czy tu zejść sobie po prostu? Dobra, jest szał. O, zejdę sobie po prostu tutaj po tych... ścieżkach. O, dobra, jest git. Jest git, dotarliśmy. No i tu mamy ognicho, tu mamy super ognicho. Piękna sprawa. I wiecie co, tutaj będzie jeszcze jedna możliwość zakończenia. Natomiast tego jeszcze nie będę robił, przyjdziemy to później. I wam pokażę, jak to ogarnąć już przy samym końcu. Już przy samym końcu, bo tu coś będzie się działo, co mi blokuje inne zakończenia, więc tu nie będę nic zrobił na razie. Po prostu sobie save'a ogarniemy i wtedy pójdziemy to zrobić. Także tak to wygląda, to jest proskrypcja oszalałego płomienia. Kolejne fajne zakończenie. No i wiecie co, myślę, że na razie tyle. Jeszcze możemy sobie pójść wydać te runy, ale z drugiej strony... Chciałbym tutaj zobaczyć, jak będzie wyglądał ten ubiór maleni po zmianach. Raz się żyje. A, tutaj nie mamy nawet 500. To zrobimy tak. Dawaj tutaj, ile fabryka dała. Run władcy. No, dawaj. 100 tysięcy. Dobra, super. 100 tysięcy. Run bohatera. Piąteczka.
70 tysięcy. Superancko. Run bohatera 4. Wydamy sobie te duże. Też może nie wszystkie. 60 tysięcy. Super. Run bohatera 2. 20 koła. I ten sobie zostawię. Dobra, jeszcze jeden. Zostawię sobie na jakieś tam ulepszanie. Mamy 260. A niech będzie. I rozwój postaci. Tu sobie teraz może w umysł albo w tą mądrość. Dobra, jeszcze w tą mądrość. I zmień ubiór. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo jeszcze nigdy nie robiłem i tutaj nie będzie tej szaty, nie? Dobra, zbroja maleni przerobiona. Dobra, użyj 500, żeby zmienić na... Tak. O kurcze, no to nieźle. No to nieźle, tak wygląda malenia. Teraz to już w ogóle nie ma szansy. Bez peleryny, a przynajmniej wiemy, jak to działa, nie? No i super. Ja w tym secie na pewno nie będę też chodził, bo on nie jest męski, ale fajny. Fajny. No to cóż, wracam do mojego. Wracam do mojego przepięknego. Który wam się tutaj najbardziej podoba z tej gry, bo moim zdaniem ten wilka jest mega. Wasarnego, dobra. Kurde, ten wilka jest mega jednak. Maleni też super, ale to jakbyśmy grali kobietą, nie? No to cóż, na razie tyle. Dwa zakończenia, kolejne nam się udało w miarę tutaj ogarnąć. I pójdziemy jeszcze tutaj następnym razem wyczyścić sobie już tą krainę, wyczyścić może wszystko. I jeszcze jeden questik będzie związany z zakończeniem. Ale to w kolejnych odcinkach. Tutaj macie całą playlistę, kolejne filmy. Do zobaczyska, hej, hej, hej.